Moi mili walentynki, jak sama nazwa wskazuje, jedni dzisiaj walą tynki, inni natomiast kloca, w sensie bawią się klocem, jakby nie, więc ja należę do tych drugich. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Zapytacie mnie w ogóle, what the klot, prawda? No w końcu spotykamy się nawet na kanale z poniekąd taką nazwą, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajne, moi drodzy. I dzisiaj wpadły mi takie oto kwiatki. Jakim cudem ja to kupiłem, już wam tłumaczę. Nie kupiłem tego, mianowicie dostałem to od swojej narzeczonej, natomiast nie na walentynki, można by rzec. Pamiętacie, jakiś czas temu opowiadałem wam, czy na moim bazowym kanale, czy na tym tutaj, że robiliśmy sobie kalendarz na grudzień adwentowy z moją narzeczoną i tam różne były prezenty. I ona między innymi taki prezent mi oto zrobiła. Coś jej ostatnio się w głowie jakby zmieniło i jak kilka ostatnich lat była trochę już antyklocki coraz bardziej, tak ostatnio jakby zmieniła zdanie, nie tylko częściej kupuje mi klocki, ale i pozwala, by te klocki przyozdabiały dom. No i stwierdziła po prostu, chyba się po prostu bardziej pogodziła już z tym, że nie wygra i te klocki będą musiały przyozdabiać dom, więc jak mają przyozdabiać, to niech to przynajmniej będzie coś, wiecie, innego niż jakieś tam statki z Gwiezdnych Wojen i tak dalej, i dlatego kupiła mi takie oto kwiatki. Ważna informacja jest taka, moi drodzy, że nie miała pojęcia, że istnieje bukiet z Lego i później nawet jak rozmawialiśmy, okazało się, że wbrew pozorom te kwiatki, słuchajcie, kosztowały pod 30 zł. Jak obliczyliśmy, że tutaj są takie kwiatki i przeliczyliśmy to na bukiet, okazało się, że bukiet z Lego opłacałby się bardziej i to nawet bez promocji, a na promocji już w ogóle. To przyszło w takim stanie, tak, to było jeszcze bardziej zniszczone, ja to naprostowałem, więc mam nadzieję, że klocki wszystkie w środku są ok. Sembo to firma, jaka te klocki produkuje i spójrzcie, jak dużo tych kwiatków tutaj właściwie istnieje. Jak dużo rodzajów jest tych kwiatków, no jestem szczerze pod wrażeniem i faktycznie dla takich, wiecie, zagorzałych florystów na pewno będzie to kusząca opcja, bo mogą faktycznie tworzyć sobie dowolne bukiety. W odróżnieniu od bukietów Lego, gdzie musieliśmy kupić i wiecie, byliśmy jakby skazani na to, co tam dostajemy, oczywiście mogliśmy sobie mocować, przebudować i tak dalej, natomiast no, w większości przypadków jednakże większość ludzi zbudowała tak jak jest i tyle. Natomiast tutaj faktycznie mogliśmy sobie ten bukiet bardziej tworzyć, natomiast też tak jak mówię, no faktycznie cena tutaj, zobaczymy jeszcze oczywiście jak z jakością, to już lada sekunda nam tutaj wyjdzie na jaw, tylko nożyczki, gdzie są jakieś nożyczki? No i moi drodzy, macie kolejnego newsika o mnie, mianowicie ja jestem naprawdę dość dużym leniem i wolałem tu, widzicie, skrobać 2 minuty, żeby to zdrapać, niźli iść po nożyczki na dół. Mamy również kod KUR, mamy logo, powiem wam jeszcze tak, wstępnie opakowanie wygląda naprawdę legitnie, to znaczy pomijam oczywiście to wgniecenie, ale gdybym takie zobaczył na półce, wygląda to naprawdę lekko jak produkt prestiżowy. Tym bardziej jak otwieramy sobie to opakowanie, spójrzcie, z czymś takim nie spotkałem się od czasów Lego w latach 90. Tam pewne model Teamy były w tak plastik jeszcze pakowany. Wygląda to naprawdę super. Jak natomiast będzie z jakością, to się lada sekunda przekonamy. Póki co można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z produktem premium. To w ogóle jest takie wzmacniane, spójrzcie, nie no, naprawdę. Żadna firma jeszcze tak nie dbała o klocki jak tu. Jeszcze to w ogóle możemy tej walienki sobie te klocki jeszcze wsypać. Mamy nawet taką wstążeczkę. Tak, myślałem, że to jest takie luźne, a tu faktycznie możemy mieć tą wstążeczkę. Plusik, na pewno. Minusik minimalny, spójrzcie, pomimo takiego zabezpieczenia opakowania, instrukcja nie jest perfekcyjna. Prosta. Ech, Chińczyki. Natomiast faktycznie jakościowo ja już czuję, że to jest mega twardy papier. Jak to będzie wyglądało wstępnie przed zbudowaniem? Jest w miarę, wygląda to czytelnie. Papier porządny. Myślę, że żadnych problemów tu czy z rozpoznaniem kolorów, czy z budową nie będę miał. Instrukcja wydaje się faktycznie jasna i instrukcja wydaje się wystarczająca. Naprawdę jest ok, gdyby tylko nie to zmięcie. No jak to jest możliwe, że kurczę w czymś takim i to się dalej mnie? Spójrzcie, mega miły akcent. Jest, mamy taką jakby, no nie chcę mówić, że wizytówkę, ale spójrzcie, tulipany, plus napisane to po chińsku, plus zdjęcie, no niestety z chińskim opisem, szkoda, że nie ma go po angielsku, ale doceniam, również kolejny tutaj akcent ku klockom premium, że możemy to postawić przed kwiatkami i w ogóle wyglądałoby to naprawdę niesamowicie. Cały czas jednak moja obawa jest oczywiście tutaj o jakość tych klocków, w związku z tym, czekajcie, ja je sobie już tutaj wysypię i oczywiście szybko pomacam.
wysadzamy je teraz, a lada sekunda ja sobie kwiatki zbuduję i omówimy gotowy produkt. Ale czekajcie, spójrzcie, fioletowy kolor, niespotykany w Lego. To też jest właśnie spoko, niby jakby w podróbkach, że to spokojnie spoko, zależy oczywiście od jakości. Ale że mam tutaj kolory, czy pewne klocki niedostępne w Lego, no kurczę, nie ma opcji na dostać tego takiego z Lego w tym kolorze. Możemy się więc czasem w jakichś mockach wspierać, jeżeli oczywiście nie brzydzimy się, jeżeli mogę tak powiedzieć, właśnie czymś takim jak mieszaniem. Powiem szczerze, no z Lego na przykład ten element jest gumowy, tu jest plastikowy i jest w miarę porządny. Oczywistym jest, jakbym mocniej nacisnął, pęknąłby na stówę. Tu nie ma innej opcji. Ale kurczę, klocek naprawdę w dotyku Lego. Totalnie jakby Lego. Jakość wygląda wstępnie super. Zobaczymy, jak to się łączy i tak dalej. Moi drodzy, tradycyjnie nie będę jednak robił speedbuildu. Wybaczcie, wracam do was za sekund 3, a wy w tym czasie obejście reklamy. I jeszcze tutaj taka szybka pokazówka, spójrzcie, no przecież ta instrukcja perfekcyjnie tu pasowała. Jakim cudem się wymięła, nie wiem. Bałbym się faktycznie o te klocki trochę bardziej, gdyby jednak nie było tego plastiku przy tym zgięciu. Patrzcie, to się tak zgięło przy tym plastiku. No i tak samo to, mimo wszystko jest premium, no to mówię, super jakość, twardy papier, nawet to jest lepsze niż jakakolwiek wizytówka, jaką miałem w ręku. Dodatkowo tak fajnie jeszcze pofoliowane, a mimo wszystko teraz niestety zgięte. To wam tylko tak chciałem pokazać, a teraz właściwe kwiaty. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, kurczę, jest naprawdę dobrze. Jakość klocka, bo ja sobie w międzyczasie zszedłem na dół, porównałem, kurczę, normalnie jak Lego. Praktycznie twardość, wszystko tutaj jest jak Lego. Przyjemność zbudowania jak z Lego. Nie było tu raczej takich motywów, żebym gdzieś miał coś mocniej, żeby mnie zabolały palce, czy coś się działo tutaj niefajnego. No raczej zdecydowanie nie. Same modele również nie odstają od tego, co moglibyśmy dostać od Lego. Mógłbym się tu i przyczepię się trochę, kurczę, nie rozumiem, czemu ten liść aż tak się różni. To znaczy, w kwiatkach też się mogą różnić, ale ja osobiście preferowałbym, by on był jednak też w tym kolorze ciemno-zielonym. One mają w ogóle dość długą łodygę, co możecie teraz zobaczyć. W ogóle ona jest jeszcze dłuższa o jedno przęsło, tylko już moja narzeczona w międzyczasie wcisnęła ją w kwiatek. Jakby wyciągnął, ona cała była w ziemi, a nie chciałem tego robić, bo zaraz ją tam z powrotem wsadzę. Spokojnie obok innego żywego kwiatka u mnie w domu i te sztuczne tutaj kwiatki będą. Ten kwiatek oczywiście się tu w żaden sposób nie rozkłada. On taki zostaje jako ten zwinięty tulipan. Ten liść to jest coś, co faktycznie możemy sobie tutaj troszkę poruszyć, poodginać, także jeżeli chcecie jakiegoś życia, no bo w końcu kwiatek, no to możecie sobie to tak porobić. Drugi jest jeszcze ciekawszy, no bo on jest rozwinięty. Tutaj mamy te... Rozpadł się! Tak go, kurde, zachwalałem, nie? Ale tu faktycznie te listki, można powiedzieć, są takim słabszym elementem, bo są przyczepione tylko tu. Płatki, przepraszam, listki. Listki też, swoją drogą. Moi drodzy, to całkiem dobrze się to trzyma. Jak widzicie, tutaj były jakieś luki. Ja to bez żadnej siły, bez żadnej większej ingerencji młotków no przyczepiłem. W związku z tym, tak jak mówię, budowanie jest bardzo podobne do legowego. Jest po prostu przyjemne. I powiem wam szczerze, naprawdę i jakość, i wszystko, i wykonanie, i to pudełko, szczególnie ekskluzywne, jest jak najbardziej jakością Lego, znaczy pudełko jest nawet lepsze niż w Lego i to już wiecie. Naprawdę spoko są te kwiatki, tylko że w międzyczasie, moi drodzy, pojawił się jeden mały problem, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo porównywałem go do dużego bukietu i wiecie, dzieliłem ten duży bukiet z Lego przez te kwiatki, czy się opłaca, czy się nie opłaca i tak dalej, tylko powstał problem, bo jak zacząłem tego szukać, okazało się, że na stronie Lego powstało więcej mniejszych zestawów z kwiatkami, właśnie koło 40 zł, 40 z groszem. I teraz pojawia się pytanie, czy kupować takie kwiatki za 3 dychy, a nawet trochę drożej, bo ja widziałem, jak je nawet tam patrzyłem po 35, czy dopłacić 7 zł i mieć oryginalne, no właśnie, kurczę, Lego. No nie jestem do końca przekonany, co by było tu lepsze, no bo jednak wiecie, jakość jest bardzo zbliżona, wszystko jest bardzo podobne, więc tak założyłem, że można by faktycznie, wbrew i pozorom, jak na ironię, ten prezent sprawić komuś, kto bawi się Lego, kto wie, jaka jest jakość Lego i kogo można zaskoczyć innym produktem, bardzo Lego podobnym, z jakością podobną do Lego, ale no wiecie, nie Lego, nie? W sensie cena, wszystko i tak dalej, ale żeby on też dostrzegł, że są też inne dobre klocki, szczególnie kwiatowe. Natomiast przypuszczam, że jakbyśmy kupili je komuś innemu, kto zna się, czy tam nie zna, no nieważne, kto wiecie, stwierdził, o, podróbeczkę mi kupił pewnie za 5 zł, a nie Lego, oryginalnie.
oryginalne, no tu by się ktoś mógł jakby oburzyć, nie? Ale ktoś, kto się bardziej zna na klockach i kwiatach, mógłby jak najronie to docenić, tak mi się wydaje. Natomiast tak jak mówię, nad sensem trochę zastanawiam, bo Lego, no kurczę, nieopatrznie tutaj też weszło w te kwiaty i no, jest taka konkurencja, że pytanie, czy jest sens kupować to. Natomiast jeżeli rozważaliście to, ja wam mogę tylko zdradzić tyle, że ma to bardzo dobrą jakość, wygląda jak produkt premium, nawet bardziej niż Lego, szczególnie jak to otwieramy. I jest po prostu tutaj bardzo dobrze, nie musicie się tego obawiać, buduje się dobrze, wszystko jest ładne i na prezent i w ogóle na wszystko, nie? Tylko trzeba się zastanowić, czy faktycznie nie bardziej warto Lego. Chociaż oczywiście wiem, że nie każdy z tych kwiatków się w Lego pojawił i być może to będzie taki, wiecie, największy przepis. Moi drodzy, kwiatów na walentynki to jeszcze nie dostałem aż do wczoraj. Widzicie, można, jeszcze się można z tego cieszyć. Dziękuję wam za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli macie jakiś sen, bo inne niż kwiaty, piszcie mi koniecznie w komentarzu, bo koniecznie chcę sprawdzić, kurczę, te kwiaty. No bo, wiecie, chyba że sen, bo to jest nazwa może kwiatków, a nie firmy. Napiszcie mi, czy macie tą firmę i tak dalej, bo bardzo, bardzo pilnie chcę przetestować inne zestawy, czy również trzymają ten poziom, czy nie. Wam się bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj i zapraszam oczywiście na inne recenzje, chociaż automatycznie nie zaproszę was na kwiaty, no bo nie mam innych kwiatów, nie? Dzięki, że byliście. Bye!